to przechodzimy do gościa audycji. Głównego gościa audycji, bo będzie kilku. A najpierw niech się zapowie muzyką. To coś ze starszych nagrań zespołu Steel Nox. To był Steel Nox w utworze Fade Away, a ja witam Martina, mojego gościa zespołu Steel Nox. Witam wszystkich serdecznie. To tak, zaczniemy od początku. Dobrze. Czyli tak, nazwa. Czy nazwa wzięła się od tego słynnego środka nasennego? Tak, tylko dodałem sobie jedną literkę L, żeby nie było, że kradnę znak handlowy. A tak sobie później myślałem, że jakby trzeba do tego dorobić ideologię, to można sobie tłumaczyć jako wieczną noc. O. Steel, że ciągła, a nox to jest chyba noc po łacinie. I stąd się wzięła nazwa. Jasne. Zespół powstał w 2002 roku. Tak, to były moje pierwsze początki, jak zacząłem samemu tworzyć muzykę na komputerze. Teraz jak coś z tego posłucham, to strasznie to brzmi. Ale jak już powstały jakieś kawałki, zaprosiłem swoją kuzynkę Latoję do śpiewania wspólnego. No i zrobiliśmy tam właściwie dwie jakieś płyty, takie demo. Zagraliśmy tam może ze 4 koncerty wtedy. I później, niedługo później nastąpił właściwie koniec tego, bo oboje wyjechaliśmy do Anglii na wiele, wiele lat, ona tam nadal mieszka. I podczas tego pobytu w Anglii ja dalej coś tam tworzyłem, tak udoskonalałem te stare kawałki, coś tam nowego tworzyłem, ale to było tak raz na parę lat, takie zryzy, że tam sobie siedziałem przy tym i coś grałem i dłubałem. No i doszło aż do roku 2018, kiedy tam taki jeden człowiek mnie zagadał na Facebooku, bo zrobiłem takiego fanpage'a, sobie powiedziałem, a tam wrzucę coś tam, co mam, i zagadał mnie, że może bym chciał to sobie nagrać profesjonalnie. No i tam od gadki przeszło do czynów i pojechałem do Warszawy na 10 dni i te utwory nagrałem. Ja tych utworów nagrałem chyba 18 aż. To wiadomo, że to jest o wiele za dużo na płytę, bo płyta to powinna mieć powiedzmy tam do 60 minut, a myśmy tego mieli na 90. Ale stwierdziłem, że zrobię to dla siebie, spełniam swoje marzenie i może już więcej nie będzie żadnej płyty, więc nagram wszystko to, co mam. O. I to były moje kompozycje, moje teksty, moje linie wokalne, ale udało mi się zaprosić do współpracy 5 wokalistek z kręgów mrocznej sceny, takich jak Agata Pawłowicz z dawnej Desdemony, jak Ani Ortodox, jak Maja Konarska, Agnieszka z Godzbow i Inga Habiba z Lorien. Także jak na debiut, to myślę, że tutaj dużo super gości miałem i ta płyta, no teraz wiadomo, inaczej się na nią patrzę, ale tak ogólnie to jest bardzo dobra, mimo że nic z nim nie gramy w tej chwili live. No i później to był rok 2019, kiedy się ona pojawiła, płyta Merkury. I potem doszło do dalszej współpracy z realizatorem tej płyty, z Gregorem Rossem, który sam zaczął coś komponować i zaproponował, żebym do tego śpiewał. No więc ja teraz wziąłem, pomyślałem o Latoi, że znowu będziemy razem coś tworzyć. I wtedy on zaczynał wysyłać mi netem jakieś tam numery po prostu, żeby do nich ułożyć wokale, teksty. Ja wtedy mieszkałem w Anglii, więc to było wszystko wirtualne. Ale żeśmy z Latoją 3-krotnie latali do Warszawy na takie sesje nagraniowe. I 3 razy właśnie nagrywaliśmy wokale do tych kawałków stworzonych przez Gregora i w ten sposób powstała płyta Aten. Potem nasze drogi się rozeszły zupełnie, z różnych tam takich powodów, niektórych takich bardzo tam jakichś przykrych, znaczy z Latoją, nie tylko z Gregorem. A potem właściwie to był zupełny przypadek też. Był podczas pandemii i jakoś zagadałem do swojego dawnego klawiszowca z pierwszego mojego zespołu z roku 99, się nazywał Oblivion, to był zespół, który ja założyłem, taki rokowo-gotycki, on miał wtedy lat niecałe 17, ja miałem niecałe 19 i jakoś tak do niego napisałem, czy by nie zrobił mi covera, bo chciałem tak cover takiej jednej piosenki. No i zrobił, wyszło tak fajnie, że pomyślałem o następnym.
No i stwierdziliśmy, że może zrobimy płytę z coverami pod szyldem Steel Nox. A potem Adam zaczął tworzyć własne kawałki, jakoś takie trochę zainspirowane tym, o czym ja mu mówiłem, jaka muzyka mnie interesuje. I te kawałki zaczęły być takie fajne i powstało ich tyle, że stwierdziliśmy, że zamiast płyty z coverami zrobimy płytę autorską. I w ten sposób z kolei powstała płyta Malum, która ujrzała dzienne raptem rok temu, 25 marca, więc ma dopiero rok. Na tej płycie z kolei też byli goście. Ze mną w duecie zaśpiewała Maja Konarska w piosence Izabeli Tranowskiej Tyle samo praw, tyle kłamstw. I zagrali tam znani gitarzyści. W jednym utworze Krzyż zagrał Rafał Grunt, który się wywodzi z Artrozis. I chyba w czterech albo pięciu, dokładnie teraz tytułów nie pamiętam, bo to tyle ich było, Robert Kolut z zespołu Batalion d'Amour. Także oni też swoje piętno na tej płycie odcisnęli. No i płyta Malum dostała 4 gwiazdki z 5 w magazynie Teraz Rock. Także tutaj puchnę z dumy. Myślę, że naprawdę jest się czym pochwalić. Także zachęcam słuchaczy. Na moim, naszym Facebooku można tą płytę sobie zakupić dalej. Jest też dostępna na wszystkich tych serwisach streamingowych. I co, dalej opowiadać, co było potem? Słuchaj, odnośnie płyty Malum, mhm. Takie różne chodzą pogłoski, że w tworzeniu tego materiału brał udział właśnie ten producent, który wam robił drugą płytę. Absolutnie nie. Myśmy od już kilku lat zupełnie nie rozmawiali i całą tą płytę stworzył Adam Wołoszczuk, o którym wcześniej nie wspomniałem imienia. Adam Wołoszczuk od zera przy mnie, ja wiem, że to jest on, a tamten człowiek, no nie mam pojęcia, dlaczego on sobie coś by przypisywał. Szczerze mówiąc, on zniknął z powierzchni ziemi. Wszyscy znajomi muzyczni moi, którzy tam jakoś mieli z nim do czynienia, też kontakt się urwał i w ogóle nikt nie wie, co się z nim dzieje. Także to, nie wiem, nie słyszałem takiej plotki. Bardzo to ciekawe, że coś takiego chodzi. A możesz mi powiedzieć, skąd to wiesz? Tajemnica korespondencji, proszę pana. No więc to jest plotka, taka chamska plotka, ale wszystko to stworzył Adam. Każdy dźwięk, wszystko to jest pod jego ręki, pod jego klawisza. Gitary też gra na żywo, te co są na płycie nagrane przez gości, ale Gregor nie miał absolutnie żadnego w ogóle tutaj wpływu na to. No i dobrze. Posłuchaj. To może posłuchajmy ten właśnie utwór zaśpiewany z Mają Konarską, cover, dobrze, no. Cover Izabeli Trojanowskiej, Tyle samo praw, tyle kłamstw. A skąd w ogóle pomysł na ten cover? Pomysł był mój, bo ja uwielbiam ten kawałek w jej wykonaniu i w ogóle uważam, że jest świetny. I stwierdziłem, że jak go tak zrobić pod taką ciut mroczną elektronikę, to będzie strasznie odjechany. No i wyszedł odjechany. No dokładnie, ja widziałem... Oglądałem na YouTubie wersję z koncertu. Mhm. No bardzo ciekawie to wyszło. No dobrze. No, Maja tam dosyć ostrzej zaśpiewała, ale to, ta jakość tego nie jest zbyt dobra, bo w potoku jak się nagrywa, to był potok w Warszawie, jak się nagrywa telefonem, to kiepsko to się dźwięk tam jakoś rejestruje. To też zauważyłem. Gramy w potoku teraz znowu w piątek. Też z Mają Konarską, tylko w zespole Rose Garden, ale to też później chyba. Dobrze, ale to wiesz, to nagrywanie telefonem jeszcze zależy, gdzie się stoi, w którym miejscu. No właśnie, właśnie. Ja nie pamiętam, kto to nagrywał, ale jakaś jakość jest średnia. Ale fajnie nam to wyszło i to bardzo taki duży był ubaw przy tym kawałku. Ja w ogóle Mai bym nie poznał na tym, jak zobaczyłem ten koncert. Jakby nie było opisu, to bym nie wiedział, że to ona. No, Maja się zmieniła, Maja sobie włosy rozjaśniła i zrobiła na różowo i jest teraz znowu Maja Konarska, nie to co kiedyś, długie czarne włosy. Mówiła, że teraz to już by nie zamieniła się, bo jej włosy rosną, nowa grzywka jej rośnie, mówi, że włosy odnowiły się i zupełnie jest inaczej. Dobrze, posłuchajmy, tyle samo praw, tyle kłamstw, Steel Nox z gościnnym udziałem Mai Konarskiej. No i to był cover Izabeli Trojanowskiej. Ja muszę powiedzieć, że ja bardzo lubiłem i dalej lubię Izabelę Trojanowską. Ja też. Nie będę ściemniał, jako mały chłopak to się w niej kochałem nawet. O,
To ja nie jestem taki stary. Ten utwór pochodzi z roku chyba albo 80, albo 81, a ja się urodziłem w 81, więc no. No widzisz, ja w 73, 50 teraz już. No, no. Dobra. Ja się kochałem, może nie tyle kochałem, co byłem zawsze zafascynowany Małgorzatą Ostrowską, a później Ania Ortodox. I Ania to została do dzisiaj, nie? Ostrowska to jest zresztą, z którą miałem przyjemność dzielić scenę. Nie, że grałem z nią razem, tylko graliśmy na tej samej imprezie, nie? Miałem okazję z nią porozmawiać. Dla mnie to jest głos numer jeden na polskiej scenie muzycznej. Od lat. Takiej rockowej to faktycznie, ale takiej klimatycznej to jest Ania Ortodox, zdecydowanie. No dokładnie, dobrze. No. Ale już przestańmy o babach gadać, bo już Dzień Kobiet dawno był. No właśnie. Dobrze. Krótka historia zespołu była z twojej strony. To teraz porozmawiajmy może o twoich inspiracjach muzycznych. Bo tam słychać u was synthpop, słychać trochę depeszów, słychać gothic. Ja to określiłem synth-gothic. Dokładnie ja to też tak określam. Chociaż jak gramy, to też to można dokomponować do muzyki rockowej. Bo nie ma tam właściwie żadnego takiego prawdziwego umcyk-umcyk, tylko są gitary i momentami to brzmi no, mocno rockowo. A jeśli chodzi o inspirację, no zawsze dla mnie inspiracją był Koster Keller, Arthrosis, Fading Colors i właśnie płyta Malum to miało być coś w stylu pomiędzy Arthrosis a Fading Colors. Taki był zamysł mój. I to były zawsze moje inspiracje. Już tych dwóch zespołów nie ma, został tylko Koster Keller. Dalej ich kocham i słucham, ale niekoniecznie już to jest inspiracja. Do płyty Athen. Inspiracja, pamiętam, wtedy był zespół Lord of the Lost. Nie tyle muzycznie, co po prostu ten klimat i jakby nastrój tej muzyki bardzo wpłynął. I Gary Numan. To były inspiracje takie. Niekoniecznie w wersji muzycznej. A ta nowa płyta, znaczy ta najnowsza, nie, Malum jeszcze, to w zasadzie nie było jakichś konkretnych inspiracji. Adam to powylewał ze siebie jakieś swoje też smutki, żale i emocje w tą muzykę. Ja w teksty. I raczej nie było inspiracji. Poza tym, że to miało być coś pomiędzy Arthrosis a Fading Colors. Czyli właśnie mocnym takim industrialnym rockiem czy metalem. Mówiłeś Fading Colors. Tak. To ja bym jeszcze powiedział Bruno the Questionable. Bruno Wątpliwy kiedyś jeszcze. No Bruno the Questionable to był pierwszy... Oni to jako wydali jako kasetę Black Horse. I dokładnie w Jaroczynie sobie kupiłem, pamiętam, tą kasetę, bo grali. Ja to już jej nie dostałem. Ja już dostałem Black Horse tą nagraną ponownie z 95, bo oni dostali kontrakt z wytwórnią z Niemiec i musieli to jeszcze raz nagrać i zmienić nazwę na łatwiejszą. A Bruno Wątpliwy to jeszcze nie było The Koi wtedy, tylko był chyba Krzysiek albo Lesiek Rakowski na wokalu. To takie było punkowe jakieś zupełne granie. Wiesz, chłopaki z Bolesławca, rok 86 czy coś. To nie jest jeszcze takie przyjemne w słuchaniu. Ja mówię właśnie o Bruno The Questionable, bo ja ich widziałem w Jarocinie na początku lat 90. Mnie ta muzyka po prostu rozwaliła. Kupiłem sobie kasetę od razu i mam tą kasetę pierwszą, oryginalną. Black Horse. Super, super. Wiem, że tam jest błąd, bo są teksty po polsku, a tam po polsku nic nie ma. No nie ma właśnie. A ja próbowałem dojść do polskiej wersji płyty, ale wokalistka Kasia mówiła, że ta taśma zaginęła. Bardzo szkoda. Jest tylko kilka wersji tych późniejszych chyba po polsku z tego Black Horse 95. To są chyba cztery polskie wersje. Ale tych polskich z tej kasety nie ma, bo zaginęły. Nikt nie wie, gdzie są. Szkoda, nie? Może kiedyś ktoś coś odkopie. No tak bywa. Słuchaj, to tak powiedzieliśmy trochę o inspiracjach teraz. Powiedz mi trochę o sobie. Od czego zaczynałeś słuchać muzyki? Skąd to się wzięło? I czego słuchasz teraz?
Wiesz co, u mnie w domu zawsze była muzyka rockowa, bo tata zawsze słuchał jakiś Led Zeppelin, Black Sabbath, Marillion. O, to bardzo dobry tata, bo mój też tak słuchał i przez niego się zaraziłem tym. A widzisz, a ja się nie zaraziłem tym akurat, ale zaraziłem się pasją do muzyki. Wtedy całe kieszonkowe przypuszczałem na kasety. Madonna, Michael Jackson, Janet Jackson. To były takie pierwsze jakieś za dzieciaka. A tak świadomie, pierwszą płytę CD, którą ja sobie kupiłem za własne pieniądze, to był Lombard 81-91 Największe Hity. I uwielbiam tą płytę, bo ona zawiera hity te, wiesz, te stare, w nowszych, odświeżonych wersjach. I ja do tej pory uwielbiam tą płytę i Ostrowską. Później było ONA, też od początku zahaczyło to moje gusta. I się później pojawił w 96 Kloster Keller. I jak poszło w Kloster Keller, to wszystko inne poszło na bok. I w miarę Klostera poznawałem inne zespoły, jak Arthrosis, Battalion d'Amour, Fading Colors i tak eksplorowałem ten gatunek przez bardzo długi czas, aż w końcu przesiąkłem tym totalnie. Także może już wizualnie nie wyglądam na jakiegoś gota, ale nosiłem długie czarne włosy i serducho czarne pozostało, nie? A teraz właściwie to ja nie mam jakiejś tam specjalnej inspiracji. Dalej tam śledzę losy Kloster Keller. Graliśmy z nimi przecież na jesieni 7 razy, a tak to czasami sobie w domu słucham jakichś tam po prostu remiksów, jakichś tam Madonny czy kogoś, takie lekkie, łatwe i przyjemne. A, z gotyckich rzeczy, co słucham ostatnio, to jest Kaela Mikla, zespół z Islandii, takie dziewczyny trzy, bardzo takie wiedźmowate i to jest mega, mega klimat. To tak mnie rozwaliło, że sobie wszystkie płyty kupiłem. Mimo, że nie odpakowałem, bo słucham tego z kompa, nie? Ale płyty są. Słuchaj, musisz mi to wrzucić już po audycji na Messengera, bo chętnie się zapoznam z twórczością. Bo przyznam się... Takie klipy odjechane, słuchaj, bo to wiesz, Islandia, to są przepiękne w ogóle tam krajobraz, żeby coś kręcić. No wyślę ci, jeden jest taki mój ulubiony, że ja odpadam. Jest fantastyczne. No wyślę ci po naszej rozmowie. Dobra, w ogóle Islandia i taką mroczną muzyką stoi, bo i przecież tam black metal mają specyficzny. Wiesz co, w tym to się nie orientuję, bo ja nigdy nie doszedłem do black metalu, czy death metalu, czy nawet do metalu. Metal gotycki w stylu Arthrosis to było najbardziej coś takiego, co ja przetrawiłem. No może jeszcze Nightwish przez chwilę. Moonspell o... Ale nic już mocniejszego to dla mnie nie grało mi w duszy, nie przekonało mnie do siebie. To ja ci wrzucę coś, co cię przekona. Taki zespół Solstafir z Islandii. Bardzo klimatyczny. Bardzo klimatyczny. Na growlingu, to może mi się spodobać. Nie ma growlingu. Ja nie rozumiem tekstu, to odpada. Nie ma growlingu, nie ma screamów, ale jest klimat. O, no to się z chęcią zapoznam. Dobra, to już wiemy mniej więcej, jakie twoje preferencje, od czego zaczynałeś. Ci powiem, Lombard też mam, tą płytę. I często wracam, w ogóle często wracam do Lombardu, jeszcze z Gośką Ostrowską oczywiście, bo to dla mnie jest po prostu power. No, ten wokal... No, myśmy na nową płytę zrobili cover Lombardu, Gołębi Puch z 85 roku. To będzie puszczane jeszcze u mnie na audycji, bo dostałem od ciebie cały materiał, ale nie dzisiaj. Zanim kolejna część rozmowy, to posłuchajmy może z poprzedniej płyty utwór Leśne Licho. O czym to jest w ogóle, powiedz mi? Leśne Licho to jest to wędrowcze zabłąkanym w lesie, którego podstępnie ściga Leśne Licho. To ty takie... Takie pogańskie, trochę słowiańskie klimaty tutaj uskuteczniasz. I tam jest taka fajna rzecz w tekście i czego na pewno nikt nie domyślił się. Tam jest: ze strachu wyciągasz z kieszeni ostry nóż. A mi chodziło o komórkę po prostu w ciemności, o świecenie jako nóż. A już myślałem, że tutaj cię i lud natchnął. Ten koleś bierze nóż. Na koncertach, bo ja ubieram do tego rękawiczki, takie czarne z długimi bardzo pazurami i zakładam sobie oko pirata.
bo tam jest też w tekście: leśne licho nigdy nie śpi, ostrzy już pazury, jednym okiem czuwa, bo takie jest z natury. Także jedno oko mam na tej piosence. Sprawne. Dobra, to posłuchajmy tego leśnego licha, a później jeszcze porozmawiamy trochę właśnie o imidżu scenicznym. O. Dobra. To Steel Nox w utworze Leśne Licho. From the depths of the Eastern Coast,
Misa, sense to you. Panie i panowie, z otchłani wschodniego piekła, mówi do was Misa. Audycji na granicy. Mortal Radio. No i dobrze, to tak zaczęliśmy, to opowiedz troszeczkę o tym imidżu scenicznym, bo taki troszeczkę może być kontrowersyjny dla niektórych ludzi. Czy kontrowersyjny, to nie powiedziałbym, bo teraz ludzie robią taki imidż, nie wiem, że Full Lots of the Lost na przykład, metalowo-gotycki z Niemiec, tam oni naprawdę mają jakieś farbami, jakimiś gumy obklejeni są, zajebiście to wygląda. No ja staram się według własnych środków, AliExpress jest tutaj dużą pomocą, jakieś płaszcze, jakieś takie rzeczy z siatki, buty jakieś, na przykład bokserskie sobie przerobiłem na jakieś takie gotyckie, pióra na przykład takie na nadgarstki, takie, no takie, nie wiem, takie bransoletki z piór, pióra tam, nie wiem, przyczepione na dole do płaszcza, który mam. Korony mam na przykład też dwie takie czarne właśnie, mroczno-gotyckie, czy cylinder, co tu jeszcze, jakieś takie no, spodnie w stylu lateks albo skóra, także to tam jakoś kontrowersyjnie specjalnie nie jest, wiesz, maska na twarz na przykład, czy w tym leśnym licho te rękawiczki z pazurami i to oko pirata, także ja to staram się bardzo urozmaicać, bo ja uważam, że scena to jest teatr, że ludzie nie tylko przychodzą słuchać, ale też reagują na to, co widzą. Więc dla mnie, jak w podobnych rzeczach wokalista czy członek zespołu występuje w jeansach i t-shircie, to jest obraza dla fanów. To jest po prostu masakra, moim zdaniem. No, a obciach straszliwe, bo to musi wyglądać. A jeszcze, że ja robię te zabiegi różne na scenie, ja na przykład strzelam z pistoletu z bańkami mydlanymi, to tym bardziej jeszcze ludziom to zapada w pamięć, że o, tam był koleś, co strzelał z baniek, nie? Ale fajnie. No. Albo na przykład też jest gołębi puch, to ja mam takie pierze w różnych kolorach, teraz mam na przykład różowe i rzucam je tak przed siebie i wentylator, który stoi przede mną, niesie to pierze w kierunku publiczności. To jest kolejny taki zabieg, taki właśnie efekt specjalny. Teraz w ogóle ostatnio się posunąłem już do takiego czegoś aż, no nie wiem, czy niezbyt ekstremalne, ale wypróbuję to na koncercie w Warszawie, ale nie powiem, co to jest, bo to będzie niespodzianka duża. No. Jeszcze mi się udało teraz na dwóch ostatnich koncertach strzelić taką tubą z konfetti w ludzi. Z gwiazdkami, o. To też był kolejny efekt specjalny. Nie, także no, myślę, że właśnie te wszystkie zabiegi plus ten image, jak my tam wyglądamy, to jest dużo daje na plus. Nie, słuchaj, na pewno jakiś, no między innymi po to się przychodzi na koncerty, a ta korona to nie jest przynajmniej taka, nie było inspiracji pewnym teledyskiem zespołu Depeche Mode? A nie, absolutnie nie. Wiem, że tam jest takie coś, ale koronę to ja sobie kupiłem na festiwal w Bolkowie, jeszcze zanim ją zacząłem używać na scenę. I to tylko ją zakładam do ostatniego utworu tytułowego Malum. To jest taki smutny kawałek o tym, że ktoś ci umarł i masz wizję, że ta osoba cię woła i że się znowu spotkacie. I właśnie, że Malum to chodzi o taką, o całą połówkę jabłka. A że każdy ma tą swoją, ponieważ jedna osoba żyje, druga nie. No i tylko wtedy tą koronę zakładam. Ale przyszła mi ostatnio jeszcze jedna korona ze skóry taka zapinana z AliExpressu. Też ją mam spakowane na Warszawę i może właśnie albo w Warszawie, albo w Łodzi ją założę. Jeszcze nie wiem w jakim kawałku, czy też to w tym ostatnim, czy gdzie indziej, ale jest i czeka, no. To już powiedziałeś coś o tekstach? Tak. Powiedz mi tematyka tekstów na waszych utworów, bo podejrzewam, że ty je piszesz. Ja je piszę. Z wyjątkiem drugiej płyty, a ten, gdzie trzy teksty napisał mój kolega, to ja piszę wszystko. I tematyka tekstów, no na płycie Malum to jest bardzo dużo o depresji.
Piosenka Ametyst jest o depresji i o tym, że jesteś z kimś, kto tego zupełnie nie rozumie i ciebie nie wspiera. Talizman jest na przykład o rozpadzie związku i w ogóle rozpadzie rodziny. Tam jest ten talizman, to chodzi o obrączkę po prostu. Tam jest taki wers, nasz dom nad przepaścią ledwo trzyma się. Co tam jeszcze? Instynkt jest o złamanym sercu. Złamana przysięga to mówi samo za siebie. Igofago to jest taki utwór, właściwie gra słów. Taka dosyć śmieszna. Jego nie gramy, bo on jest taki najlżejszy chyba z tych wszystkich, ale jak sobie go słucham, to jest, kurczę, jest bardzo fajny. Albo utwór Malu, co wspomniałem, że to jest właśnie o śmierci, o tym, że ktoś odszedł. Krzyż, kolejny bardzo gotycki kawałek. Tą inspiracją dla mnie było, jak 2 lata temu wracałem z festiwalu w Bolkowie do Wrocławia i tam przy drodze stał sobie taki krzyż z kwiatami, że po prostu upamiętnienie miejsca wypadku. I to mnie tak natchnęło, że napisałem taki tekst właśnie o tym. No, także dużo rzeczy wynika z moich obserwacji, dużo rzeczy jest o mnie, czy z jakichś moich tam właśnie spostrzeżeń wokoło. A na przykład z nowej płyty utwór tytułowy Aquamarine, to jest taka jakby kontynuacja utworu Ametyst, że się z tej otchłani czarnej wynurzasz ku błękitowi takiemu tam morza jakby, akwamarynowi morza, i ktoś tam właśnie na brzegu stoi i wyciąga do ciebie rękę. To jest pierwszy optymistyczny tekst od wielu, wielu lat chyba, jaki napisałem. Jasne, to może posłuchajmy najpierw Ametystu, a później to przejdziemy to jest do... Świetny teledysk w ogóle. A później przejdziemy, tak, widziałem, a później przejdziemy właśnie do Aquamarine, do ostatniej produkcji zespołu Steel Nox. To posłuchajmy Steel Nox w utworze Ametyst. Bez słów ten krzyk jest trujący.
choć piękne, to duszy nie mają. Ametyst palecie fioletu traci blask. Modli się do Boga nieistniejącego. Myślisz, że on na wszystko odpowiedź ma. Mówię do ciebie, lecz nic nie rozumiesz. Nie widzisz jak ja sobie zapadam się. Zaplątałem się gdzieś między koszmarami. Jak bez światła mety trafę swój blask. Czas zatrzymany, tablik już tam. Wspomnienia wszystkie zaklęte tym są. Jak amety wśród diamentów. Jak amety wśród diamentów. Jak amety wśród diamentu, wśród diamentu. No i tak zaczęliśmy rozmawiać sobie o tym właśnie. Od ametystu do Aquamarine. Najnowsza wasza płyta, Aquamarine. Świeżynka. Świeżynka, dopiero ma 4 dni. 4, tak, bo premiera była we Wrocławiu 25 marca. W rocznicę płyty Malur w ogóle. Tak przypadkiem wyszło. To jest płyta taka, jakby powiedzieć, przejściowa. Bo nie mieliśmy materiału na tyle, żeby zrobić nową płytę, bo mieliśmy koncertową całą pełną jesień, więc nie było za bardzo czasu. Więc są dwa nowe utwory, Aquamarine i Za widnokręgiem. Za widnokręgiem to też była taka śmieszna historia, bo Adam mi wysłał jakiś zaczątek, taki utwór z motywami. Ja do tego wymyśliłem super tekst, taki i wokale. No i on tam później dograł, poprzeklejał i się zrobił z tego świetny numer. Druga rzecz, to żeśmy wrócili do tych coverów, które mieliśmy kiedyś nagrywać. Znaczy nagrywać. One były nagrane, ale nie wyszły nigdy na płycie, więc wybraliśmy 5 takich, moim zdaniem, najlepszych, przekrojowych, takich jak Serca Gwiazd Haliny Frontkowej, jak Gołem i Puch Lombardu, Justyna Steczkowska, Niekochani, Exmal Deutschland, Matador i jeszcze jeden, nie pamiętam teraz z głowy. W każdym razie to stwierdziłem, że jeszcze jest trochę mało na płytę, więc pomyślałem sobie o remiksach, bo nigdy w życiu nie miałem żadnych remiksów w Stilnox i postanowiłem spróbować, napisałem do kilku osób. Między innymi do Jeremiah Kane. Nie wiem, czy znasz taki zespół. Nie znam. Oni grają coś takiego jak Dance with the Dead. Bez wokali i to jest taki elektroniczny metal. No i on, Jeremiah Kane, dostał właśnie zlecenie na wykonanie Ametysta i Licha. I to tak się mi spodobało, tak fajnie to zabrzmiało, że zrobiłem kolejne dwa. Jeszcze z Polem i Nowej Krzyż, czyli już 4. I w międzyczasie jeszcze napisałem do takiego artysty, który się nazywa Switchface. Też występował w Bolkowie, też w klimatach takich elektronicznych i on zrobił też 2 remiksy. Więc łącznie się uzbierało 13 utworów, ale to też nie jest coś takiego, że tam remiksami, tam umcyk jest coś zapchane. One wszystkie się świetnie słuchają i ta płyta od początku do końca bardzo dobrze wchodzi. I się chce jej słuchać. To jest ważne, bo jak na przykład ktoś robi remiksy, na przykład tu ametyst, tu taki remikser, tu taki, to się robi to trochę męczące. A my mamy tak, że mamy 4 od jednego producenta, czyli zupełnie inne, plus 2 od jeszcze innego, z zupełnie innym podejściem. Tak, one są takie 2 umcyk troszeczkę, ale myślę, że to wszystko stanowi świetną całość. Ja jeszcze brakuje tam takiego jednego utworu, co chciałem zrobić, covera takiego. Nie wiem, czy kojarzysz zespół Planety, pogadajmy o uczuciach. A to kojarzę to. To był taki feature jakiś eurowizyjny, ale potem ten zespół zupełnie przepadł, zaginął i w ogóle śladu po nim nie ma. Chyba 2003 rok i myśmy ten utwór zrobili, ale on jest w wersji takiej demo. Ale no on jest teraz, pójdzie pierwszy na tapetę, żeby go zrobić gdzieś, bo jest tak fajny i myślę, że ludziom by to przypomniało, jaki to był świetny kawałek w ogóle. No i z Aquamarine wiąże się też trasa Aquamarine and Malum Tour.
czy też innymi słowy mówiąc, Romantic Rock and Synth Gothic Night, bo tak to nazywam tą trasę z zespołami, a Aquamarine and Malum to jest jakby nasze własne, bo oprócz tych z zespołami mamy też swoje dwa koncerty. Gramy w Uchu 28 kwietnia jako gość zespołu Collage. To też się udało zupełnie jakimś przypadkiem. Się tam tak o, to ci powiem, dla mnie sprzedaży straszne jakieś. Dla mnie Collage to legenda polskiej progresji, no. Cieszę się, że wrócili po latach. A ja ci powiem, że ja oprócz nazwy to w ogóle nie znałem ich muzyki. Bo to był ten czas, chyba ich największej popularności, rok 95, 6, 7, jak ja już wpadłem w Kloster Keller i nic mnie innego nie interesowało, bo ja jeszcze jestem fanem damskich wokali, o. Więc męskie to tak wtedy niezupełnie do mnie trafiały. No dokładnie, te lata właśnie, no. Tak, 90. lata, to oni świecili największe sukcesy. Tak, i nawet zagraniczne. No to udało nam się jako gość przedni, znaczy no, support, chociaż oni nazywają to gościem, więc miło bardzo. No i jeszcze gramy w czerwcu na festiwalu w Czechach, Slunovrat Festival, i tam był konkurs i ze 100 kapel wybrano 10 i my jesteśmy jedną z tych 10 kapel i to jeszcze na dodatek jedyną z Polski. Także jedziemy do Czech. Ciekawe jak to będzie, bo tam jest mała scena jakby z konkursem i duża scena, ale ci, co grają na tej dużej scenie, to ja nie wiem, to są jakieś chyba czeskie gwiazdy zupełnie, bo totalnie ani jednego zespołu nie kojarzę. Więc to chyba będzie duża przygoda i dosyć zabawna sprawa. Tylko pamiętaj, jak będziesz w sklepie, to nie mów do pani sprzedawczyni, żeby coś poszukała. Tak, wiem. Tylko poruchała. No wiem. Nie, ja bym mówił chyba po angielsku, wiesz, bo tak ja z Czechami próbowałem się dogadać, mieszkając w Anglii, i to jednak nie zdaje egzaminu. Te języki wcale nie brzmią podobnie i wcale nie da się dogadać. Ze Słowakami owszem, ale z Czechami wcale nie. To jest taki jakiś, to jest przesąd moim zdaniem. No chyba, że ci Czesi mieszkają gdzieś przy polskiej granicy, to może. No a ten festiwal w sumie jest przy polskiej granicy, bo to jest niedaleko Ostrawy. Aha. No zobaczymy, no. Dobrze, to fajnie. A jeszcze w polskie koncerty jakieś najbliższe. Bo ja i tak wrzucę całą rozpiskę później na grupę naszą, bo tych koncertów jest sporo. Takie najbliższe, jakie gracie? No zostało nam 4 właściwie. Teraz w piątek gramy w Warszawie w klubie Potok z zespołami Lorien. Lorien to w ogóle na tej trasie nie jest z nami, ale że oni są z Warszawy, to zdecydowali się zagrać. Czyli z Lorien, z zespołem Rose Garden, to jest zespół, w którym śpiewa Maja Konarska, Moonlight, i zespołem Poison Suite z Łodzi. Dzień później gramy właśnie w Łodzi, w klubu Piwiarni, w takim samym składzie, Rose Garden, Poison Suite. Później mamy długą przerwę, w międzyczasie jest ten nasz koncert z Collage i gramy 2 czerwca w Szczecinie, a 3 w Poznaniu, albo odwrotnie, teraz nie pamiętam. A w każdym razie jest Szczecin i Poznań dzień po dniu. I tak jeszcze właśnie staramy się coś wykombinować na to, żeby w maju gdzieś zagrać. Wiem, że tam menadżerka Rose Garden tam się jakoś rozgląda i patrzy. Ja troszeczkę opadłem z sił, bo to zorganizowanie takiej trasy to jednak jest praca na pełen etat. Jeszcze były 2 koncerty, miała być Bydgoszcz i Ostrów Wielkopolski, ale w Bydgoszczy nagle klub się zamknął. A jechać do samego Ostrowa, gdzie nie była pewna publika, bo to jest małe miasto, to było dosyć ryzykowne i sobie stwierdziliśmy, że odpuszczamy tym razem. Ale może tam wrócimy, bo też tam mamy fanów, którzy nas poznali na tym, jak na koncertach z Kloster Keller z zeszłej jesieni. No, także tak wyglądają te koncerty. Teraz po tej Łodzi będzie ta przerwa taka, to chyba się będziemy tęsknić za sobą, bo już mamy takie swoje tam ramolenia, bo my wszyscy w okolicach 40, a niektórzy 50, także tam sobie, wiesz, narzekamy, chłopaki z rozgardem to nawet piwka nie wypiją, wszyscy tacy porządni, nie tak to kiedyś. Ja też nie piję. Pije tylko Adam ode mnie zespołu chyba. Także wiesz, my po koncertach to chytmy do hotelu i się przepakować na następny dzień i ruszamy, nie? Zwłaszcza, że ja z Adamem, to my niestety jeszcze PKP musimy jeździć po tej Polsce, nie? Dobra, bo tak jak rozmawialiśmy między utworami, to właśnie ty robisz, organizujesz koncerty. Tak.
bo stwierdziłem, że na początku się gdzieś podczepię, ale po zeszłym roku, kiedy tam się coś podczepiałem, to były 3 koncerty. Ale dzięki temu, że znam się za nią z Kloster Keller, to zagraliśmy z nimi 7 razy. I gdyby nie to 7 razy, to byśmy mieli tylko te 3 koncerty, bo to nie jest taki hop-siup załatwić sobie koncert, a zwłaszcza tak jak w ich przypadku w dużych salach. Więc ja sobie zapamiętałem te miejsca, gdzie my graliśmy, ludzi, z którymi tam rozmawialiśmy i później skorzystałem z tych wszystkich jakichś kontaktów, żeby zorganizować trasę tą naszą. I na przykład w Słupsku graliśmy w tym samym miejscu, co wtedy, bo żeśmy się tak super dogadali z właścicielem podczas tej trasy z Kloster Keller, że tam na zapleczu z nim siedzieliśmy, coś tam. Plus jeszcze sobie wlazłem na taką stronę jak Rock Kompas, zdaje się, gdzie są kluby w poszczególnych miastach i można sobie było tam popatrzeć gdzieś. No i dziesiątki maili wysłanych, wiadomości na Facebooku, telefonów, ustalania terminów, bo to zawsze też ważne, żeby były 2 dni pod rząd i żeby się dało dojechać z jednego miejsca w drugie. No oczywiście ustalanie warunków, czyli ile klub będzie chciał kasy za to, bo niestety teraz, żeby zagrać, trzeba zapłacić klubowi. Nazywa się to generalnie opłatą za akustykę, ale to oni sobie liczą jeszcze tam, nie wiem, za bramkę, za obsługę tak zwaną. I to jest kwota taka jak w Słupsku symboliczna 150 zł dla akustyka do aż 1000 zł w Poznaniu do klubu pod Minogą. Także my musimy mieć tyle ludzi, co przyjdzie na koncert, żeby się to 1000 zł najpierw zwróciło, żeby była mowa o jakimś dochodzie, co dochodem na zysk żadnym nie jest, bo przecież każdy podróżuje i musi też gdzieś zanocować. Także na tym całym interesie to jesteśmy stratni. No ale że wszyscy to robią dla pasji, wszystkie 3 zespoły, to wiesz, pasja po prostu przewyższa i teraz jest właśnie jakiś dobry moment, że wiesz, żeśmy się zebrali, Rose Garden wydał nową płytę i to jeszcze jest ich jakby taki debiut, Poison Suite dopiero płytę wyda, my wydaliśmy też właśnie specjalnie na tą trasę płytę, także myślę, że to wszystko się fajnie w czasie połączyło. Plus jeszcze właśnie ja mam zdolności organizatorskie i jestem menadżerem projektu z wykształcenia, także to mi się tutaj na pewno przydało. No i pewnie będzie trzeba coś niedługo myśleć o trasie jesiennej, chociaż jeszcze muszę troszeczkę dojść do siebie i pomyśleć, co byśmy tej jesieni promowali, bo ja nie sądzę, żebyśmy zdążyli z nową płytą, a poza tym drugą nową płytę wydawać w tym samym roku to jest zupełnie bez sensu, nie? Nie, dokładnie. Ja wiem, jak to wygląda u zespołów, bo po prostu znam to od kuchni, że to nie ma żadnych kokosów, się nie zarabia pieniędzy, robi się to dla pasji. Słuchaj, jeszcze o ostatniej płycie porozmawiajmy chwilę. Aquamarine. Tekstowo jest bardziej już chyba optymistyczna niż poprzednie. No ten jedyny tekst jest optymistyczny, właśnie o wychodzeniu z depresji, o takim, ja to tak sobie wyobraziłem, o takiej osobie, która jest gdzieś głęboko w wodzie i tak płynie ku powierzchni, wyciąga dłoń ku niebu, bo to takie morze, nie Bałtyk oczywiście, Bałtyk jest jakiś czarny wręcz, tylko takie bardziej tam Karaiby i wiesz, tą ręką do góry płynie i nagle się pojawia ten błękit akwamaryn i zaraz wiesz, wyciąga tą rękę ponad wodę i jest z kolei akwamaryn nieba. I dodatkowo jest jeszcze, że tam ktoś na brzegu stoi, wyciąga dłoń. A będzie to tego teledysk, bo ja sobie wyobraziłem, to tylko mi się tak zrobiło, że ta osoba, która pływa, to jest ratowana przez syrenę, ale przez męską syrenę. I właśnie nasz montażysta, nasz spec od klipów zrobił takie lyrics video właśnie z syrenem takim. Na niebiesko, że on sobie tam pływa, ale to jest takie fajne, że chyba jeszcze tego nie rzucimy w sieć i dogramy się po prostu do tego, żeby nasze mordki też tam gdzieś były. Tylko to jeszcze do końca koncepcji na to nie ma, jak to zrobić. Znaczy jak zrobić fizycznie to wiem, tylko jakiś taki motyw wymyślić. Tylko ja mam śpiewać, czy tam, nie wiem, czy Adam kogoś udawać, bo jest tam takie fajne sformułowanie w tekście. Nadzieja wygrywa tron, koronę traci lęk. Że na przykład ja będę jakoś tą nadzieją, a Adam będzie tym lękiem jakimś, co traci koronę. No nie, jeszcze nie wiem. Może ktoś mi jakoś po drodze, na trasie, jak będzie słyszał to na żywo, to mi podrzuci jakiś pomysł.
No, także takie są plany. Później na pewno będzie singiel jakiś, z jakiegoś covera. Ja to obstawiam za Serca Gwiazd, bo to jest taki utwór, który teraz na koncercie we Wrocławiu tak poszedł. Dostaliśmy 3 bisy i na koniec jeszcze chcieli Serca Gwiazd jeszcze raz, nie? I no bo jakby nie mówić, to jest zajebisty utwór. No i moim zdaniem bardzo niedoceniony, dlatego ja tak się cieszę, że go zrobiliśmy w ogóle. I też na koncertach mówię, że jest śmiesznie, bo to rok 83, czyli dokładnie rok, w którym urodził się Adam, który ma za niecałe tam 3 tygodnie urodziny 40. Także go obnażam na scenie z jego wieku. Ale no ten utwór no, jest świetny, tylko ja się bardzo obawiam tego, że tam jest tak szybko to śpiewane, że z dykcją będzie ciężko, ale dałem sobie radę. Gorzej byłoby, jakbyśmy robili Manamu Oddech Szczura. Nogi, nogi, setki, nóg, tupium, tupium, tup, tup, tup. To byłoby gorzej. No masakra. Dobra, posłuchaj, gdzie można nabyć wasze płyty? W tym najnowszą. Czy jest w wersji fizycznej w ogóle? Najlepiej u nas nabyć, pisząc do nas na Facebooku. To jest facebook.com/stilnox.official albo do mnie Martin Serafin, dodać mnie do znajomych i po prostu napisać, że tą płytę chcę. I ja to wszystko sam ogarnę. Można ją też kupić na Bandcampie, z tym, że ja i tak to muszę ogarnąć sam, z tym, że Bandcamp pobiera dosyć dużą prowizję, no chyba tam 25%. Więc sobie zabierają te pieniądze, a wiesz, mi nie zależy na zysku, tylko po prostu, żeby bo te płyty też trzeba było jakoś wydrukować, więc ja też w to zainwestowałem pieniądze, żeby tam coś się po prostu z tego pozwracało i jakiś tam drobny koszt chociaż, żeby tutaj do mnie przyszedł. Te płyty nie są drogie, bo one są po 35 zł, więc to nie jest dużo, a są pięknie wydane. Ta nowa jest wydana w pięknym niebieskim digipaku, a Malum jest w digipaku jeszcze z książeczką z 12 stronami ze wszystkimi tekstami, także one są ślicznie wydane. Jeszcze są dostępne płyty te poprzednie, Aten i Merkury. One też są pięknie wydane i są o wiele tańsze, bo Aten mam chyba 3 sztuki mi zostały. I to tam po 25 zł na przykład one pójdą. Merkury zostało mi też bardzo mało i to one wręcz po 15 zł na koncertach je mam. Ale ludzie właśnie ludzie nie kupują płyt, to jest co? Myślałem, że na koncertach jakoś będzie bardziej, ale no na razie jest średnio. Dlatego tam właśnie mówię, żeby pisali właśnie na fejsie czy coś, bo płyty są. Tacy stali fani to już sobie zamówili przed premierą, już te płyty mają na przykład, nie? Ale jak ktoś chce, może sobie na Bandcampie na przykład posłuchać i wtedy napisać, wiesz, do mnie wiadomość, czy wiadomość do Stilnox, że o, spodobało mi się, nie wiem, że chcę kupić płytę, nie? No to wtedy bierzemy, aranżujemy paczkomat, czy tam jakąś formę przesyłki i płyta idzie, nie? Jasne. W poprzedniej płycie to ona była też w dystrybucji Sonic Music, w Empiku, w innych rzeczach, ale to się tam w ogóle nie sprzedało, więc ja poprosiłem o zwrot tych płyt, także oni mi te wszystkie płyty odesłali i stwierdziłem, że to nie jest jednak dobry sposób na to. Dobry sposób to są koncerty i przez własnego Facebooka, że się ma nad tym kontrolę i wiem do kogo to idzie i często z takimi ludźmi, którzy na przykład płytę chcą kupić, to ja później trzymam kontakt, oni przyjdą na koncerty i sobie no po prostu prywatnie jeszcze sobie rozmawiamy. I wiele takich kontaktów właśnie tak fajnie nawiązałem z ludźmi. Dokładnie, ja uważam, że ja przeważnie tak robię. Kupuję płyty bezpośrednio od zespołu, bo to jest cała kasa dla nich idzie wtedy. A jeszcze słuchaj, tutaj Sebastian Kosik, który ma całą waszą dyskografię, gdzieś na koncercie nawet zdjęcie wrzucił tutaj na forum z tobą. Też. Tak, do niego już poszły płyty teraz, nawet taką ekstra dostał, bo ja jeszcze wymyśliłem taką płytę Aquamarine Just Remixes, czyli remixy z tej płyty Aquamarine plus remixy w wersjach instrumentalnych, których nigdzie indziej nie ma. I to jest taka płyta, taka bonusowa przy okazji dla takich najlepszych, największych jakichś naszych sympatyków. Ona też jest po 20 zł, nie? Także to żaden właściwie duży koszt, nie? Kebab no, kosztuje pewnie tyle. No dokładnie. Pozdrawiamy Sebastiana z Rock... Pozdrawiam, bo ja widzę, tutaj też na mnie pisze jednocześnie, że... Rock and Metal Soldier grupa facebookowa. Tak. Tak. O, pisze, że mu się spodobał cover Cluster Keller na płycie. O, właśnie, to jest kolejny cover, o którym zapomniałem. Utwór, to on znowu następny z płyty Violet,
wersji angielskiej i to jest najostrzejszy nasz kawałek w tej chwili, gdzie ja tam drę się tak strasznie, że on musi iść na koniec, bo ja sobie gardło zdzieram, nie? Jasne. Here comes another one, to się nazywa. Jasne. Dobrze, Martin, dzięki za tą rozmowę. Jeszcze parę minut dla ciebie. Kogo chcesz pozdrowić, co chcesz ogłosić? No pozdrawiam Adama tutaj ode mnie z zespołu, plus pozdrawiam Alicję, moją tutaj dużą przyjaciółkę, Sebastiana, kogo tam jeszcze, nie mogę teraz sobie, no wszystkich ludzi, którzy przyszli na koncerty, którzy skandowali naszą nazwę we Wrocławiu, wszystkich tych, którzy są jakimiś tutaj sympatykami i jakieś tam komentarze i pochlebstwa dają, czy też słowa powiedzmy jakiejś konstruktywnej krytyki, bo to też się przyda. Rodziców pozdrawiam, którzy mnie też we wszystkim tutaj wspierają i wiem, że słuchają tego. No i tyle. A co jeszcze mogę powiedzieć? No zapraszam naprawdę serdecznie do kupowania płyt, bo to jest wsparcie dla nas jako zespołu i dzięki temu możemy coś dalej robić. Jak mówiłem, koszta są niewielkie, bo to jest 20 zł za jedną płytę, 35 za tą nową, 35 za malum, a one naprawdę są jakości świetnej. Wydanie, te digipakowe, kartonowe, piękne. Zapraszam na koncerty, bo naprawdę będą fajne z tymi efektami specjalnymi, co mówiłem, i dużo jest zmian właśnie na scenie naszego koncertu. Plus gra świetnie Rose Garden, romantyczny rock taki. Poison Sweet gra elektroniczny, taki ciut taneczny set. Także jest to świetna mieszanka trzech zespołów z zupełnie innych klimatów ze wspólnym mianownikiem. I koncerty naprawdę zapraszam serdecznie wszystkich. Dokładnie. I zapraszam kogoś z Radia Mordor, żeby też się pojawił na koncercie, jeśli by to pasowało. Nie wiem, skąd wy tam jesteście. Znaczy, wiesz, tutaj raczej Polska Wschodnia, jakbyście gdzieś byli. Najbliżej Warszawa, Siedlce, czy gdzieś. No Warszawa jest w piątek. No to wiesz, to ja już nie zdążę, bo ja w piątek mam jeszcze inne zobowiązania koncertowe. No trzeba jakieś... no pewnie nie da, no. Ale może Warszawa będzie znowu za jakiś czas, bo my to już trzeci raz w Warszawie gramy. No na pewno będzie. Ja polecam przede wszystkim, co zawsze powtarzam na każdej audycji, kupujcie płyty i chodźcie na koncerty, bo tym wspieracie twórców niezależnych. Te duże... A płyty na przykład jak się kupuje, bo ja też na koncertach czasami kupuję płyty, to też chcę mieć autograf i to nieważne, że ja tej płyty nigdy na przykład nie wsadzę do odtwarzacza, bo ja ją słucham z kompa, z MP3 czy z czegoś, ale mam tą zajebistą pamiątkę podpisaną i w ogóle no, jest to takie no, coś sentymentalnego, ja tak lubię. Mam na przykład Koster Kellera, no Koster Kellera to słucham płyty, ale mam wszystkie podpisane, ale taki zespół Lords of the Lost na przykład w Borkowie ich złapałem, kupiłem sobie płytę. Wtedy uważam, że to było dużo, bo 70 zł za kompakt w plastiku to jest kupa kasy, moim zdaniem. Ale też mam ich podpisy. Płyty oczywiście z MP3 słucham, ale sobie stoi na półce i sobie mogę powiedzieć, no, oni teraz się dostali na Eurowizję, a ja mam ich podpisy. O, no. Nie, no to u mnie to jest rytuał, że jak jadę na koncert, kupuję płytę i mam podpisaną. Jak nie płytę, to koszulkę. No, koszulek to nie robimy, bo pytali się ludzie, ale to my jesteśmy mało znani. Jak płyty nie idą specjalnie, koszulki tym bardziej nie szłyby. A zrobić 5 sztuk, czy tam nawet dla siebie, to jest duży koszt, bo ja szkoda mi tam wydać ponad 100 zł na koszulkę, żebym ją sam sobie nosił. Wolę się ubierać w coś bardziej gotyckiego na koncertach swojego, bo ciuchów mam pełną wielką skrzynię. Dobra, dzięki jeszcze raz za rozmowę. Dzięki serdeczne. Ja zapraszam do... Mam nadzieję, pogadamy znowu za jakiś czas. No oczywiście. To na koniec posłuchamy Aquamarine. Najnowszy, z najnowszego albumu zespołu Stilnox. Tak. Dzięki, Martin. Polecam. Dzięki. Dzięki serdeczne i dobrej nocy wszystkim słuchaczom życzę. Ja tobie również i do usłyszenia lub zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. Yeah.
nic więcej nie trzeba. Akwamaryn nieba, akwamaryn wody, słabości tkwi siła, morze unosi mnie. Morze unosi mnie. Morze unosi mnie. Morze unosi mnie.